Cześć, witacie detailingowy Dziadzia, Tenzi i ich TFR GT w filmie o ich zapachu. Propozycja się pojawi, który mi usiadł strasznie i siedzi do tej pory. Fantastyczny zapach. Pokazywałem już ten produkt, że się pojawi. No i jak myślisz? Co z tego wyszło? Tak jak widziałeś. Brud, no zebrał, no powiedzmy, no szału nie ma, najgorzej też nie. Ale auto miesiąc czasu nie widziało mycia. Załapało jeszcze sezon zimowy troszeczkę i stało 2 lub 3 tygodnie na zewnątrz. Z tego względu, że nie mogło być garażowane. Tydzień na zewnątrz, a tak. Przez miesiąc tydzień stało na zewnątrz i wtedy też grzało, także no brud wbity był solidnie. Miesiąc nie myty, więc tutaj no idealny szczur na takiego zawodnika. Co do produktu, słuchaj, zostałem wylosowany na Kosmetyka Out. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów oczywiście, co mnie bardzo cieszy. Do przetestowania produktu, pokazania, tudzież nie wiem jak to określić. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu, jest to gotowy produkt. Jest to gotowy produkt, ma on służyć oczywiście do zebrania jak największej ilości brudu. Czyli do zmiękczenia go w sumie, takiego mycia wstępnego. Namachać się trzeba solidnie. Specjalnie wybrałem temperaturę, gdzie było 5 stopni, bo wiedziałem, że jak będzie cieplej, to będzie masakra. I tak nie wszędzie udało mi się go równo rozłożyć. To jest minus pierwszy. Drugi. Musiałem biegać i patrzeć, gdzie mi przyschło, żeby dorzucić, bo nie ma szans, żebyś równo go rozłożył. Trzeci minus. Poszła cała butelka od razu na całe auto. Zostało tu minimalnie, tak naprawdę już nie było co im psikać. I czwarty minus, cena. Ma oni chyba kosztować 13 zł. Średnio to wychodzi, naprawdę średnio. I teraz tak, myślę, że to jest produkt, który kierowany jest chyba w stronę bardziej blokersów, nie wiem. Chociaż kurczę, będąc blokersem, przepraszam za wyrażenie, też może sobie kupić przecież opryskiwacz. Produkt danej XY firmy w koncentracie, rozrabiasz i masz taniej i skuteczniej, niektóre to robią, zdecydowanie. Moja subiektywna opinia co do tego produktu, mnie nie powala. Może dobrze, że Tenzi to teraz wypuściło właśnie na koniec zimy, żeby sprawdzić rynek, czy to się przyjmie. Moim zdaniem nie. To jest moja subiektywna opinia. W żaden sposób. No naprawdę jest to upierdliwe. Dobrze, że wziąłem sobie gualę, bo zajechałbym się na całe auto. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tam gdzieś Tenzi poruszył temat, że fajnie odtyka powłoki. A mam jedną zamuloną, specjalnie czekała. I zobacz.
No też bez rewelacji. Bez rewelacji. No tak troszeczkę hydro poprawiło. Znaczy ten produkt troszeczkę poprawia hydro. Troszeczkę poprawia, ale wskoczył później mistrz, król Aqua od Aqua kwaśna od. Aqua kwaśna wskoczyła 1 do 10 i pozamiatała TFR-a. No nie ma tematu. No dobra. I teraz tak podsumowując. Mnie w ogóle produkt nie urzekł. I jeszcze zapach właśnie. Typowa zasada. Mnie w ogóle produkt nie urzekł z tego względu, że tak, trzeba się namachać. Będzie przesychał, nie rozłożysz go równo. Zarzucasz tylko mgiełkę. Niby ma być oszczędnie, ale wcale to nie jest lepiej. Z opysku kładziesz tego grubo, ten brud zjeżdża. Masz czas, żeby wypracować. Tu niestety tego nie ma. Jak chcesz dużo w jednym miejscu, to ci na pewno butelkę zabraknie. Krążysz wokół auta, żeby ci gdzieś nie przyschło. Ogólnie zero frajdy. Cały czas ciśnienie. Cały czas ciśnienie, żeby gdzieś nie przyschło, bo nie wiesz, jak się zachowa. Dla mnie produkt ogólnie się nie sprawdzi. Tym bardziej cena, jedna butelka, 13 zł na auto. Średnio to widzę. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapach trafiony. Ten produkt, jak dla mnie, szału nie ma. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!